poprzednik Opla Insigni w bardzo lubianym silniku 2.0 turbo 175 koni. Auto, które naprawdę jest lubiane przez klientów, ale teraz już jest coraz ciężej kupić, no bo w sumie ten model jest z 2004 roku, czyli ma ile? 18 lat, więc coraz więcej z ich zużytych. Ten Opelek skusił mnie przede wszystkim tym, że jest cały w oryginale. Nigdzie tutaj gruby ślakieru nie przekracza 100-120 mikronów i nie ma na nim przede wszystkim korozji. I jak na 2004 rok, mały przebieg około 261 tysięcy. Co mogę Wam jeszcze dodać? No i przede wszystkim jest bardzo dobrze wyposażony, podkreślając oczywiście jak na rocznik. Mamy tak, czujnik światła, czujnik deszczu, czujniki parkowania przednie, dopinany hak, jakieś takie fajne koła, roletki w szybach, klima automat. Ale może o takich cechach zewnętrznych Wam dodam później, jak to będę siedział w aucie. Co mogę jeszcze o niej rzec? Technicznie bez zarzutu, turbo bardzo fajnie się wkręca. Jest wiele faktorów na poprawę tego pojazdu, więc tym nie będzie. Myślę, że nie będzie kosztów. Co mogę jeszcze o niej ciekawego? Myślę, że samo auto się broni tutaj na filmie. Zaraz zrobię Wam parę zbliżeń. Ok, to wracamy do auta, pokazuję Wam tutaj wnętrze, tutaj macie panel środkowy, radio jest zmienione na oryginalne, nie jestem fanem tego za bardzo rozwiązania, ale tutaj w tym aucie ten Clarion gra naprawdę świetnie, bas jest mocny, no nie szukujmy się jednak, oni robili radia bardzo dobre. Tutaj lewarek, tutaj też ta roletka spuściona, często jest w polskich samochodach, czy nawet nie w polskich, czy niemieckich, popsuta, działa nie za dobrze, tutaj jest pełna, chodzi ok, nic się z nią nie dzieje, więc to na plus. Tutaj panel boczny, włącznik świateł, przeciwdzielne, przód, tył, cztery elektryczne szyby, standardy, lusterka, mamy też tempomat, ogólnie kierownica, wielofunkcja, lusterko, fotochrom. Nie wspomniałem jeszcze o fajnej cechy wnętrznych, takich jak macie tutaj szyberdach i dopinany hak. Jeszcze z takich rzeczy, o których nie mówiłem będąc na zewnątrz, mamy fajne zmienione żarówki. Jakieś takie jaśniejsze z przetwornicami, świecą naprawdę dobrze, więc w nocy też jeździ się tym autem przyjemnie. Przygotowałem sobie tutaj dla Was wcześniej fakturki i przeglądy na potwierdzenie przebiegu. Spójrzcie, tutaj mamy z 2000 roku przegląd, którym auto miało przebieg 235 tysięcy km, jak tutaj widzicie. On jest cały czas ważny do maja 2022 roku. Tu mamy przegląd 2 lata do tyłu. Przy przebiegu 198 tysięcy, czyli był robiony w 2018 roku. Z takich rzeczy tych na tyle. I jest jeszcze taka dodatkowa książka serwisowa. Spójrzcie, tutaj mamy wymianę oleju. 98 tysięcy 116-12 roku, więc tutaj też był wóz serwisowany. I dwie bardzo ważne sprawy, o których nie wspominałem jeszcze. I typowa usterka tego silnika to jest na pewno rozrząd, łańcuch rozrządu, który klepie czasami przy zapalaniu tego pojazdu, gdzie auto jest zimne. Tutaj ten samochód chodzi bardzo dobrze, nic się z tym nie dzieje. Tutaj widzicie, w 2018 roku miał wymieniony napinacz łącznie z łańcuchem przy przebiegu 205 tysięcy, no czyli praktycznie zrobione całe 60 tysięcy, więc jeszcze spokojnie kilkadziesiąt tysięcy kilometrów zrobi. No i cały ten interes, jak widzicie, kosztował 5 tysięcy na nasze złotóweczki. No i rok później dodatkowo ktoś zrobił jeszcze pompę wody przy przebiegu 218 tysięcy.
Tutaj widzicie wasserpompę za 600 euro, więc też auto jest przyserwisowane. Co jeszcze mogę wam pokazać? Ewentualnie licznik, jak chcecie zobaczyć, wrzucę tutaj na zapłon 261 tysięcy. Ogólnie co do auta, myślę, że można go śmiało polecić. Jeżeli jesteście zainteresowani tym autem, wbijajcie na Mavkar Automoto lub też na Instagrama, lub pytajcie przez YouTube'a. To by było na tyle na razie. Hej!